Cześć, jestem Dawid Muszadło i witam Was w kolejnym filmie o bug bounty i w ogóle security. Wow, wydarzyło się bardzo dużo. Hakowanie Twittera. Exploit pozwalający na zdalne wykonywanie kodu w oprogramowaniu Temui. Najważniejsze, zgłosiłem 2 błędy w bug bounty. Ostatnie 3 tygodnie były trochę zwariowane. Może zacznę od Twittera. Coś, co jest teraz najbardziej na czasie i co w ogóle się wydarzyło, bo to była niezła akcja. Jeśli nie jesteście kompletnie w temacie, to zostały przejęte konta bardzo znanych osób, to znaczy Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, pasa innych osób. Ich konta zostały przejęte i ktoś za pomocą tych kont próbował wyłudzić pieniądze. I mu się udało. Zarobił na tym jakieś 120 tysięcy dolarów. Ale dobra, jak to wszystko się wydarzyło? Jeden z pracowników Twittera padł ofiarą phishingu. Czyli ktoś się podszywał pod inną osobę, zmusił albo przekonał tego pracownika Twittera do otrzymania dostępu do panelu administracyjnego. To jest jeszcze niejasne, jak dokładnie to się wydarzyło. W każdym razie hakerowi udało się dostać do panelu, za pomocą którego można było zmieniać maile, na których zarejestrowane były konta różnych użytkowników. I to nie miało znaczenia, czy te konta miały włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie, bo dało się przejąć wszystkie konta. Twitter, żeby zminimalizować skutki działań osób, które przejęły konta gwiazd, zablokował możliwość tweetowania. Wszyscy, którzy mieli zweryfikowane konta, nie mogli tweetować, ale mogli za to retweetować. Co ciekawe, ktoś wcześniej na hakerskim forum sprzedawał możliwość zmiany maila dowolnego konta na Twitterze. Za 250 dolarów haker mógł zmienić mail w dowolnym koncie. Brian Kerbs wskazuje podejrzaną osobę, która mogła stać za tym atakiem, ale resztę doczytacie sobie w jego bardzo dobrym artykule na ten temat. Zostawmy teraz Twittera i przejdźmy do błędu, na który rzuciło się całe community bug bounty. Wszyscy zwariowali i zaczęli szukać go wszędzie. A był to błąd bardzo poważny. Zdalne wykonywanie kodu. Cały internet zaczął być skanowany w poszukiwaniu tego błędu i ludzie wykorzystywali go gdzie tylko się dało. I zarobili na tym spore pieniądze. Ja początkowo byłem zainteresowany tym błędem i sam chciałem poszukać jakichś serwerów, które są podatne. Ale kiedy zobaczyłem całą tą lawinę ludzi, którzy ruszyli za tym błędem, pomyślałem sobie, że nie mam szans, więc po prostu stałem i obserwowałem sobie to z boku. Ale za to zrobiłem coś innego. W ciągu tych 3 tygodni szukałem sporo błędów, sporo się też obijałem i udało mi się znaleźć 2 błędy, co najmniej 2 błędy. Jeden błąd zgłosiłem do bug bounty firmy Verizon Media i był to duplikat. Tak. Był to panel administracyjny dostępny publicznie, w którym było sporo wrażliwych informacji. Na nieszczęście był ktoś szybszy ode mnie i nie dostałem nic za ten błąd. Drugi błąd, który zgłosiłem, nadal czeka jeszcze na sprawdzenie. Też jest to błąd typu Information Disclosure. Znalazłem go w bug bounty firmy Alibaba. I jeszcze nie wiem, czy ten host, na którym znalazłem ten błąd, należy do tej firmy. Dlatego to jest taka śliska sprawa. Jakby błąd jest, ale zobaczymy, czy dostanę za niego pieniądze. Teoretycznie ten host leży w zakresie części internetu, która należy do Alibaby, ale to wszystko jest takie, także jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. W poprzednim filmie wspomniałem też, że biorę udział w CTF-ie i chciałbym mieć dla Was jakieś informacje związane z tym, ale niestety kompletnie zapomniałem o tym i nie skończyłem go. Nawet nie zainteresowałem się, jak inni rozwiązali ten CTF, także dobra, dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakiś pomysł, o czym jeszcze mógłbym mówić w tej serii, piszcie albo na dole, albo tu na Instagramie, albo tu whatever. Piszcie do mnie, z chęcią odpowiem, lubię słuchać waszych opinii i dziękuję za oglądanie. Siema.